to są najważniejsze powody, żeby publikować na Amazon KDP? Cześć, z tej strony Mariusz. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o trzech powodach, dlaczego moim zdaniem biznes na Amazon KDP, czy też Merch by Amazon, czy też jakichkolwiek innych serwisach print on demand jest moim zdaniem oczywiście najlepszy. Pierwszy jest to customer service, czyli obsługa klienta. Jeśli tworzymy produkty na Amazon KDP, Merch by Amazon i innych serwisach print on demand, to nie musimy kontaktować się z klientem. Kontakt, wysyłkę, zwroty załatwia dany serwis, niech to będzie na przykład Amazon KDP. Oni się tym wszystkim zajmują, nas nic nie interesuje. Jedyne co do nas należy, to tworzenie designów, to tworzenie produktów, manuskryptów, wyszukiwanie słów kluczowych, czy też inne aspekty publikowania. A poza tym nic nas nie interesuje. Tworzymy, wysyłamy to na Amazon KDP, Amazon KDP to zatwierdza i wtedy, jeśli dany klient zakupi Twój produkt, no to Amazon się tym wszystkim zajmuje, Amazon kontaktuje się z klientem, drukuje dany produkt, wysyła i Amazon dzieli się z nami pieniędzmi za daną sztukę. Jeśli sprzedawalibyśmy miesięcznie 200-300 produktów, niech to będzie na przykład notatnik, zeszyt, produkt no low content, to wyobraź sobie, że musiałbyś każdy z tych produktów zapakować, wysłać, ewentualnie zająć się zwrotem, kontaktować się z klientem i wiele, wiele innych rzeczy, które tak naprawdę są stratą czasu, a tutaj za oczywiście opłatą, ponieważ no, oddajemy część zarobków Amazonowi, ale mamy z głowy, możemy sprzedać 100 sztuk miesięcznie, 1000, 10 tysięcy, nieważne, bo tym wszystkim tak czy tak zajmie się Amazon i dostarczy produkt do klienta bardzo szybko. Drugim powodem, dlaczego uważam, że Amazon KDP lub też inne serwisy print on demand są najlepsze, jest to, że produkt tworzymy zupełnie za darmo. Nie potrzebujemy kupować fizycznie produktu i sprzedawać go za wyższą cenę. Tworzymy na komputerze, możemy również tworzyć na smartfonie, na tablecie, na laptopie, na jakimkolwiek urządzeniu cyfrowym, chociaż będzie to oczywiście najłatwiejsze na komputerze lub też na laptopie. Często możemy korzystać z zupełnie darmowych grafik, darmowych manuskryptów i nie płacąc nic możemy wygenerować sprzedaż. A w przypadku produktów fizycznych, biznesów, które opierają się o produkty fizyczne, trzeba wyłożyć pieniądze na stół, najpierw coś kupić, później coś sprzedać. Oczywiście nie mówię w żadnym stopniu, że jest to złe, ale w przypadku Amazon KDP ja dostrzegam tutaj mega plus. Nie muszę nic przechowywać, nie muszę zajmować się wysyłką, tak jak mówiłem, tak jak już wspomniałem we wcześniejszym punkcie. Tworzę dany design, produkt, wysyłam i to jest wszystko. I trzecim, ostatnim już w tym materiale powodem, dlaczego warto publikować na Amazon KDP czy też innych serwisach POD, ale oczywiście nie ostatnim, bo tych powodów jest naprawdę bardzo dużo, jednak wybrałem te trzy spośród wszystkich, jest pasywny dochód. Tu możesz powiedzieć, no nie jest to do końca pasywny i rzeczywiście zgodzę się, że to nie jest do końca pasywny dochód, bo wiele autorów, tworząc dany produkt, zmienia go później, modyfikuje, reklamuje i wtedy to traci swój taki aspekt pasywnego dochodu. Ale jeśli na przykład tworzysz na Merch by Amazon i dodajesz serię designów, stworzysz załóżmy 10 designów na koszulki, na przykład niech to będą koszulki, wyślesz i już nic totalnie nie reklamujesz, zostawiasz to i dane koszulki się sprzedają, to wtedy jest to przychód pasywny. Oczywiście nie wiadomo, jak on długo będzie trwał. U jednych trwa krótko, u innych latami, bo tak naprawdę tak to wygląda. Wystarczy zrobić dobry research, czy to na Merch by Amazon, czy to na Amazon KDP i widać, przez jaki okres czasu dane produkty się sprzedają, czy się sprzedają cały rok, czy tylko przed świętami, czy tylko przed takimi okresami. I jeśli dany produkt sprzedaje się cały rok, to oznacza jedno, że jest to dla danej osoby, dla danego autora przychód pasywny. I na sam koniec chciałbym Cię poinformować, że utworzyłem nowy kanał na YouTube i jest to kanał zupełnie odmienny od biznesu. Jest to kanał związany z dietą ketogeniczną oraz znajdziesz tam różne luźne filmiki. Dzisiaj, nie wiem kiedy to oglądasz, ale w dniu publikacji tego materiału
ukaże się nowy materiał na nowym kanale odnośnie morsowania, ponieważ dzisiaj byłem na pierwszy raz w życiu byłem na morsowaniu i jakie są moje odczucia, no jeśli chcesz zobaczyć, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to wyglądało, no to zapraszam Cię do opisu tego filmiku i znajdziesz tam link do mojego materiału odnośnie pierwszego w życiu morsowania. Prawdopodobnie jest to ostatni materiał przed świętami Bożego Narodzenia w tym roku, więc chciałbym Ci złożyć najszczersze życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, na tym wszystko się opiera, jeśli jest zdrowie, to bez problemu można sobie poradzić ze wszystkimi innymi rzeczami. Pomimo obecnej sytuacji, jaką mamy w kraju i też no nie tylko, ta sytuacja nie tylko występuje w naszym kraju, też w innych i zapewne niektórzy mają jeszcze gorzej, musimy to jakoś przetrwać i liczyć, że kolejny 2021 rok będzie znacznie lepszy i tego się trzymajmy. Pamiętaj o tym, że jeśli podobał Ci się ten materiał, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz oraz napisz komentarz. Mogą to być równie dobrze życzenia świąteczne, zdrowia, to jest, tak jak mówiłem, najważniejsze. Dzięki za obejrzenie tego materiału w całości, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym. We'll be right back.